się mówić głośno, wyraźnie, trochę chodzić, trochę was obudzić, trochę pożartować, trochę się... O, może nie powygłupiać, ale... Chodzi o pieniądze, o duże pieniądze, tak? O duże pieniądze. Ja sobie wyliczyłem, przeglądając dane GUS-owskie, ile się buduje mieszkań w Polsce rocznie, zakładając, że na przykład średnia wartość mieszkania, niech będzie tam 50 metrów, to ja wiem, że ile jest metrów pod ściankami ziołowymi. Wiem, ile to jest metrów. Jeżeli się to przemnożę, to wychodzi mi 30... Boże, żeby nie pomylił. 2 miliardy albo 3... Kwoty olbrzymie. Na pewno dla jednego dewelopera to jest 34 miliony złotych rocznie na sprzedaży. Albo wliczymy te powierzchnie pod ściankami do powierzchni użytkowej, albo jej nie wliczymy. Albo możemy, albo nie możemy. Tak? W tym roku zaprosiłem 50 deweloperów, którzy tu byli na tej sali. Przyjechało 50 największych praktycznie z całej Polski. No i się bardzo mocno kłóciliśmy, bardzo. Ja wiem, że jestem po waszej stronie, ale mówię wam jak jest, no kurde, nie ściemniajcie mi, że tak nie jest, no. W pewnych sensach była zgoda. Na przykład pierwsze takie pytanie, bo byli deweloperzy, troszkę tam architektów z ramienia dewelopera, którą normą się posługujemy, bo już widzę pozwolenia na budowę albo jakieś projekty na normie ISO 2015, 9836, 2015-12, znaczy grudzień, 2015. Jak wejdziemy na stronę Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, czy zadzwonimy do PKN-u, czy do Komitetu Technicznego KT-232, który odpowiada za te normy, to dostaniemy informację, że ta norma 97 jest nieaktualna, wyleciała z obiegu i tak dalej. Jak kupimy sobie normę 2015, to na okładce norma 2015 zastępuje 97. Na drugiej stronie to samo, na trzeciej stronie to samo, tak? A jest to jedna wielka bzdura. Proszę Państwa, Polski Komitet Normalizacyjny jest to najzwyklejsza firma. Firma. Tak jak mój ulubiony Krajowy Rejestr Długów. Najbardziej firma, której najbardziej nienawidzę. Ze wszystkich firm, jakie w Polsce istnieją. Podżywają się pod jakieś państwowe organy, to jest zwykła spółka z o.o., akcyjna, teraz już nie wiem jaka. Ale to jest najzwyklejsza firma. Akurat tak się stało przez lata, że rząd polski, poszczególne rządy polskie biorą wszelkie wszelkie normy z PKN-u, no bo to jest praktycznie taka jedyna ISO-owska organizacja, która tworzy jakieś tam normy, więc oni je zaczerpują. Ale to dopiero rząd polski poprzez ustawę, rozporządzenie zasysa daną normę i sprawia, że jest ona obowiązująca. Obowiązująca w polskim prawie. I tak też dalej obowiązuje norma 97, niektórym znane rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego 25 kwietnia 2012, w życie weszło 29 kwietnia. Czyli tu mamy zgodność, tylko norma 97, żadna inna. Na dzień dzisiejszy oczywiście jeszcze ktoś powie, że możemy 70 coś robić, tak? 70, tam bez tynku, PNB 7002365. Przepraszam, deweloperzy co robią jeszcze taką? Tak, i robią tą starą, i robią tą nową. Oczywiście są takie cymesy, takie rodzynki, ale ci tacy troszeczkę bardziej świadomi, co troszeczkę czytają, troszeczkę wiedzą, czy to bardziej o architektów chyba chodzi, bo to przecież architekt tam projektuje. No to lecimy oczywiście wszystko na 97. Mamy rozporządzenie i rozporządzenie mówi, że to jest tylko norma obowiązująca od 29 kwietnia, jeżeli 2012 roku. Jeżeli dalej mamy w procesie budowlanym jakiś budynek, który miał pozwolenie na budowę sprzed tej daty, to oczywiście możemy zastosować 70, ale to już jest mało prawdopodobność. Tyle lat minęło, że nawet jak ktoś umarł, był spadek, inwestycja ponownie ruszyła. No nie ma takiej sytuacji. Ale kiedy tutaj już kolega mówił, że kupuje kamienicę, pomierzył, było 200 parę metrów, wyszło mu 400, to jak będziesz robił na przykład inwentaryzację jednego lokalu, a kamienica cała była zrobiona w normie 70, to dalej masz prawo robić w 70. Tak? Dalej macie prawo. To nie może być tak, że w jednym budynku będzie norma 70 bez tynków i ta ISO-ska 97. Ale jak będziesz robił cały porządek w budynku, pomiar wszystkiego od nowa, całego budynku, to musisz zastosować 97. Norma ISO 1997 weszła w styczniu 98, dlatego mam 97, bo 1 stycznia 98 weszła. Weszła w wyniku bardzo mądrej ustawy o normalizacji, czyli ustawy, która powinna dbać o normalizację, która znosi obligatoryjność polskich norm. Oczywiście jest to lobby, wiadomo kogo lobby to spowodowało, czyli
ta ustawa, tak, od 1993 roku znosiła obligatoryjność, czyli mieliśmy do zastosowania dwie normy, czyli deweloperzy mieszkaniowi mieli dwie normy do zastosowania. 70, mierzymy do ścian niewyprawionych, tak podczas mówiąc bez tynków, i ISO-ską do ścian wyprawionych, tak? Którą normę stosowali deweloperzy mieszkaniowi? Tą, której 70. Bo dawała większe powierzchnie, prawda? Dawała większe powierzchnie, no mieli więcej kasy. To jest logiczne, każdy z nas by tak stosował. To żaden problem. Norma ISO jest według mojej oceny normą fajną, w miarę dokładną, ma parę błędów, ale naprawdę jest to norma dosyć dobra, ona dotyczy wszystkich budynków, niezależnie od przeznaczenia, sposobu władania, czyli ja wchodzę w dyskusję z architektami, jak architekci projektują budynek biurowy, oni mówią, że ich norma ISO nie obowiązuje. Jak projektują halę sportową, że ich norma ISO nie obowiązuje. Ja mówię, ale niezależnie od rodzaju budynku przeznaczenia, ale w rozporządzeniu nie jest nic napisane, co się dotyczy mieszkaniówki. Jest to pewna luka w polskim prawie, zdecydowanie. No ale urząd powie, że i tak se ISO, Wydział Architektury, on tak se ISO 97. Koniec kropka. Norma ta, 97, wywodzi się od normy międzynarodowej ISO 92, czyli 5 lat trwało przetłumaczenie normy. 5 lat, to jest niesamowite. Już tą nową normę 2015 tłumaczyli 3 lata, tu się z postęp, 3 lata tłumaczy z angielskiego na nasze. Ale Polski Komitet Normalizacyjny Komitety Technicznego, no to jak zadaję tam pytania, to potrafię dostać odpowiedzi i wszyscy mają to same nazwisko. Pradziadek, dziadek, ojciec, tak, no jakieś tak przez zasiedzenie, tak to nazwijmy geodezyjnie, te stoki się nam dostaje. Ich odpowiedzi też są czasami zaskakujące. Dobra, czyli wiemy, że weszła w życie, wiemy, że od 29 kwietnia stała się normą obligatoryjną, czyli słuchajcie, deweloperzy od 2012 mają obligatoryjnie robić ISO, czyli zastępuje nam 70. Boli, prawda? Boli po kieszeni. Trochę milionów się traci. Mówimy miliony, dziesiątki milionów złotych rocznie tracą. Chociaż wytłumaczę jak, bo mierzymy do ścian niewyprawionych w 70, a ja powiedziałem inwestorom, deweloperom, których wtedy obsługiwałem, że mierzyliśmy jeszcze, kupujący płacili za powierzchnię, jeszcze, która była w murze ściany nośnej. W murze ściany nośnej. Jak to robiliśmy? Teraz tam podjadę. Jeżeli mamy pokój, analizując jeden pokój w mieszkaniu, mierzymy do ścian niewyprawionych, czyli mamy żelbet, mamy cegłę, przychodzi osoba mierząca, czy to jest kierownik budowy, czy to jest geodeta, czy to jest tam jeszcze ktoś inny, rzeczoznawca i tak dalej, nieważne. Mierzymy do ścian niewyprawionych, prawda? Niewyprawionych, no bo tak mówi norma 70. A proszę sobie wyobrazić, że ja mówię tak, ale nie, połóżcie tynki, kładziemy tynki, ile się kładzie tynków? 1,5 cm. To, że 2, to tak może na papierze, 1,5, 12 mm, 16. I co mówi dalej norma, jak mamy tynki położone? To mówi norma 70, że musimy zredukować powierzchnię o równo 2 cm. Czyli nagle wchodzimy 5, 7, 8 mm w mur i klienci kupujący mieszkania, które były mierzone w ten sposób, płacili dodatkowo za metry, no przy dużych inwestycjach, przy setkach budynków, nie podjechałem tam, ale chyba to jest to logiczne i proste, no inwestorzy dużo tak zarabiali. Jakie są to różnice? Jakie są tu różnice? Jeżeli mówimy, są te tynki lub nie ma tych tynków, no tak się tynków nie nakłada, ale fajne zdjęcie. Na kawalerce 35 metrów mówimy 0,3-0,4 metra. Czyli mówimy, nie wiem, 4000, załóżmy 5, tak, w dużych miastach. Na mieszkaniu 60-metrowym to już możemy dochodzić do metra kwadratowego. Oto są same tynki. Same tynki, czyli jak ktoś sprzedaje 5000 mieszkań, to ma 4500 metrów w plecy, razy rozumiecie 10 tysięcy, czy 8, czy 6, zależy jakie miasto, jaki okres. No abstrakcja. No i zabolało to pewną grupę społeczną, taką biedniejszą. No bardzo zabolało. Więc postanowili pójść dalej. Co oni zrobili? No, przeanalizowali pierwszą rzecz, jakimi aktami prawnymi może się wesprzeć kupujący, sprzedający lokal na rynku pierwotnym. Tak? Jakie tu są przepisy? Mamy ustawę deweloperską, czyli ustawę o ochronie praw nabywcy.
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, mamy prawo budowlane, mamy rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego i rozporządzenie w sprawie EGIP, ewidencja gruntów i budynków, czyli to rozporządzenie, które wydziały geodezji, starostwa trzymają te wszystkie karty lokali, karty budynków i tam są powierzchnie użytkowe wpisane. I wszystkie te podstawy prawne zmierzają do normy ISO. Fajnie, wszystkie, do normy ISO 97, wszystkie. Tu jest wprost napisane, tu jest wprost. Ustawa deweloperska odsyła do rozporządzenia, więc to powiązanie jest absolutnie, absolutnie wprost. I teraz należy sobie zadać takie pytanie, czym jest powierzchnia konstrukcji według normy ISO 97? Bo jeżeli rozmawiałem z kimkolwiek, nie musi być żadnym fachowcem, ale jak mówię o konstrukcji budynku, to weźmiemy no, ten słup, tak? To jest konstrukcja. Zburzę te słupy, może się coś zawalić. Jak zburzę dwa albo trzy, to na pewno się coś tam zawali. Ale w normie ISO to nie jest to. Ponieważ, zobaczcie, że tu jest cudzysłów. Punkt 4.6. Powierzchnia konstrukcji według normy ISO to do tej konstrukcji wchodzą ściany zewnętrzne, no budynku, to jest logiczne, to jest na pewno konstrukcja. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne, ściany działowe stałe. Zobaczcie, że dla normy ISO powierzchnia konstrukcji stanowią ściany działowe stałe, które stanowią co innego niż ściany wewnętrzne konstrukcyjne. Czyli jeżeli coś jest powierzchnią konstrukcji według normy ISO, to nie może być powierzchnią użytkową jednocześnie. Ale Polski Związek Firm Deweloperskich i spółka, tak nazwijmy, zaczęli wymyślać stałe. Co to są stałe? Stałe. Bo dla mnie ściany działowe stałe, albo inaczej niestałe, to są ściany suwane. Tu jest przykład z tyłu ściany działowej niestałej, suwana. Te pomieszczenie się dzieli na pół, to się suwa, na pół jest cicho, nie słychać. Albo ściany, które można rozebrać bez prac budowlanych. Jeżeli mamy typowe prace budowlane, murowanie, tynkowanie, przykręcanie, kołki, instalacje, elektryka, puszki, to są typowe prace budowlane i dla mnie są to ściany działowe stałe. Stałe, tak? Też, jeżeli tak, stałe, szklane, nieszklane, mieliśmy nawet ściany z filcu. Ściany filcowe, kilka materiałów filców, jakiś klej taki, że to naprawdę było twarde, mocne i absolutnie to było ściany. I teraz zobaczmy jeszcze, jak wyglądają rysunki z normy ISO, strona 27. Jest to skan z normy, nic niezmieniony i widać wyraźnie, że jest to mieszkanie, jest to klatka schodowa, jest tu kuchnia, łazienka, jakieś tam pokoje, salon, tak? I widać, że między pokojami jest zakreskowana powierzchnia między łazienką, przedpokojem, pokojem i tak dalej. To znaczy, że jest to powierzchnia konstrukcji. Nawet tutaj barierka ta balkonu. Wnęki na przejście na balkon, wnęki okienne, przejścia drzwiowe. Zobaczcie, przejścia drzwiowe to jest powierzchnia konstrukcji. Czyli kupując mieszkanie na rynku pierwotnym, musimy wiedzieć, że jeżeli płacimy od powierzchni użytkowej, jeżeli się umawiamy z kimś na powierzchnię użytkową, to nie możemy zapłacić za powierzchnię pod ścianką działową, za przejście drzwiowe, za wnękę okienną, za wnękę na wyjście na balkon. No nie możemy za to zapłacić. I w drugą stronę. To jest rysunek drugi, powierzchnia użytkowa, strona 28 z normy. Jest potwierdzenie. Zobaczcie, do powierzchni użytkowej nie wchodzi ta ściana między pokojami, między łazienką, kuchnią, salonem, przedpokojem, wyjście tu na drzwi, wyjście na balkon. Nie wchodzi. Te dwa rysunki są absolutnie zbieżne ze sobą. Nie ma tu żadnego błędu. A Polski Związek Deweloperski mówi, że powierzchnia pod ścianami działowymi to nie jest powierzchnia konstrukcji, tylko jest to powierzchnia użytkowa. Wiecie, tam się podpisuje profesor, doktor, takie nazwiska, wiecie, raport, prawie jak międzynarodowy, a tu jestem po drugiej stronie ja. Kurde, kto wie najlepiej? No spytam się twórcy normy. Wysyłam informację z pytaniem do twórcy normy, do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i odpowiedź z 2017 roku. W porozumieniu z przewodniczącym KT 232 Komitet Techniczny informuję, że według normy ISO powierzchnię kondygnacji zajmowaną przez ściany działowe nieprzeznaczone do demontażu i ponownego montażu, czyli mające charakter trwałego podziału przestrzeni, jak na przykład ściany murowane, zalicza się do powierzchni konstrukcji. Do konstrukcji wlicza się także powierzchnię zajmowaną przez otwory drzwiowe, wnęki i nisze w przegrodach stałych.
Powierzchnię pod ścianami działowymi, przeznaczonymi do demontażu, w nawiasie, które z góry są projektowane jako ściany typu przepierzenia, a więc nadające się do łatwego demontowania bez wykonywania typowych robót budowlanych, licza się do powierzchni netto, czyli do użytkowej. A oni mówią dalej, że to nieprawda. No i tym ręce opadły. Każdy stoi przy swoim. No wiecie, tu chodzi o naprawdę duże pieniądze. No oni mówią, że to jest nieprawda. Są osoby z sali, które kupiły prywatnie mieszkanie, prosiły mi o pomoc w tej sprawie i tak dalej. I to jest kuriozum polskiego prawa. Na YouTubie, w internecie jest tyle bzdurnych filmów z propagandą, że to jest coś niesamowitego. Tu jest twórca normy, pisze jawno, czarno na białym, o co chodzi. No i słuchajcie. To nie jest twórca normy, to przetłumaczył. No Polski Komitet Normalizacyjny, no on to przetłumaczył, ale też trochę zmienił normę, dostosował do rynku polskiego, do polskiego prawa, tak? To norma nie jest wprost przetłumaczona, bo ona jest przetłumaczona z błędem. I gdyby była dobrze przetłumaczona, to deweloperzy mieliby rację. Została też źle przetłumaczona, albo celowo tak po prostu ustalili. To nie jest takie tłumaczenie jote w jote. I teraz takie podejście. Jeden klient przyniósł mi metryczkę lokalu od jednego z deweloperów w Warszawie. Z dużego dewelopera z Warszawy i prosi o pomoc. Przyjąłem to zlecenie, bo chcę pozyskać informacje, co mówią klienci, co mówią ich prawnicy, żeby potem tą informację przemielić, wypluć do dewelopera na zasadzie, słuchaj, musisz sobie to uszczegółowić, to uściślić i tak dalej. I tam jest, i daje mi dokumenty, i tam jest, to nie problem dojść do tego, ponieważ jest to w internecie ogólnodostępne, każdy może sobie to przeczytać, jest tego dziesiątki tysięcy sztuk, no może dziesiątki nie, ale tysiące sztuk na pewno. Jest tak napisane, do powierzchni użytkowej lokalu wlicza się powierzchnia elementów nadających się do demontażu, rury, kanały, czyli już nie tylko ścianki działowe, ale rury, kanały, wentylacja, niewentylacja. Ja nie wiem, jak można zdemontować kanał wentylacyjny w mieszkaniu. Można? Chyba to już mieszkanie nie będzie mieszkaniem, jak rozwalimy kanały, wentylację, to wszystko zaoramy. To zależy. Okej. Okay. Ścianki działowe, czyli do powierzchni użytkowej lokalu wlicza się powierzchnię elementów nadających się do demontażu. Rury, kanały, ścianki działowe nie są wliczone. Powierzchnie otworów na drzwi i okna oraz nisze elementów zamykających. Ta druga część jest przepisana z normy. Czy ktoś już widzi jakiś absurd tutaj? Tak. No bo zobaczcie, jeżeli tak byśmy zrobili, po tym szkoleniu deweloperskim ten deweloper sobie to potem poprawił. Chociaż dalej ma inwestycje, które tak wyglądają, ponieważ powierzchnię byśmy tak liczyli. Czy to nie jest kuriozum? Czy to nie jest kuriozum? Że przejście pod drzwi te 0,9 metra, 0,18, 0,19 setnych metra kwadratowego, 0,2 nie wchodzi do powierzchni użytkowej, bo tak miał zapisane. To jest cudzysłów. Tak miał zapisane. Oczywiście tego nie odjął, dodał. Pomierzył już tak, że netto dodał. Więc dobrze, że nie dodane zostaną wnęki na okna, bo równie dobrze można policzyć do wnęki i tutaj, że to nie dodali i to, ale to dodał, mimo że napisał, że inaczej mierzy. Czyli teraz tak. To jest zrobiony podział powierzchni według normy ISO, podział powierzchni z normy. Po prostu ładna grafika, ale gdybyśmy wzięli normę, to jest taki rysunek. To zobaczcie Państwo jeszcze raz. Jeżeli mamy powierzchnię użytkową, to nie możemy mieć powierzchni konstrukcji. Widzicie, że to jest całkiem w innym pionie, osobno. Nie może konstrukcja wchodzić do powierzchni użytkowej. Konstrukcja w rozumieniu, że się coś zawali, ale równie dobrze wszystkie ściany, nie ściany, przejścia drzwiowe, wnęki okienne, wnęki na drzwi, tam na przykład balkonowe. To jest wszystko konstrukcja. Trochę śmieszne, bo te przejście, czyli ta wykładzina, te 20 metra, to jest powierzchnia konstrukcji według normy ISO. Koniec kropka, no kurczę, no jest napisane. No to tu mamy kolejne potwierdzenie. Teraz, czym jest ta powierzchnia użytkowa według normy ISO? Pierwsza rzecz, którą należy robić, którą norma każe robić, to jest tak, że każde pomieszczenie, każdy pokój, przedpokój, łazienka musi być pomierzone osobno. Duzi gracze na rynku robią często tak, że dają jedną łączną powierzchnię, bo w jednej łącznej powierzchni można więcej ukryć chyba, prawda? No bo jak mamy każdą powierzchnię, każdy pokój z osobna, to zwykły Kowalski jak widzi pokój, a ma pokój typowo prostokątny, zmierzy sobie dwie miary, kurczę, pomierzył sobie, sumuje, nie zgadza mu się o 3 metry, nie? Dlatego, ale na każde pomieszczenie mierzone jest niezależnie. Mierzymy świetle wyprawionych ścian. Jak są tynki, to mierzymy do tynków, jak jest glazura okładziny, to do glazury okładziny. Mierzymy teoretycznie na poziomie podłogi, nikt się po podłodze nie czołga. Mierzymy tak jak nam wygodnie, na wysokości biodra, wyżej, no już tam 2-3 mm nie ma znaczenia.
pomijamy wszystkie listwy, cokoły i tak dalej. SOMU jest zdefiniowany jako 2 razy średnia wysokość stopnia. Norma ISO mówi o 30 cm, ale mówi, że tak proponuje. Jak ja kocham, jak norma szczegółowa coś proponuje. Powiedzmy, że tak i koniec, a nie, że proponuje. Oczywiście my tak robimy, no bo co, wymyślimy sobie 35, bo proponujemy. Rozróżniamy dalej powierzchnię ze względu na sposób zamknięcia. Mamy powierzchnię według normy ISO mamy zamknięte i przykryte ze wszystkich stron. Typowe pokoje, zamknięte, przykryte, tak? Ale mamy też odkryte jedna ściana, nie ma ściany, na przykład antresola, czyli widzicie, że już antresola nie jest powierzchnią użytkową zamkniętą ze wszystkich stron. A widzicie często billboardy pod antresola gratis? To takie gratis, bo to nie może być powierzchnią użytkową wliczoną do EGIB-u i tak dalej, więc to jest takie gratis. I całkowicie odkryte, czy tam jakieś tarasy, jakieś balkony, tak? Więc to należy osobno wykazać. Zawsze pokazujemy powierzchnię zamkniętą i przykrytą ze wszystkich stron. Typowe pomieszczenia. Wnęki, jeżeli mamy wnękę na grzejnik, wnękę, to ona nie zwiększa nam powierzchni użytkowej. Nie zwiększa powierzchni użytkowej. I w drugą stronę, jak nam grzejnik wystaje, jest prosta ściana, prosta taka ściana, i grzejnik jakby wchodzi na środek pokoju, to nam nie pomniejsza powierzchni użytkowej. Inaczej już jest w normie ISO 2015, ona nie wejdzie na rynek polski. Nie doliczamy wnęk w ścianach do powierzchni użytkowej, temat dosyć trudny, nie wliczamy przejściowych, temat dosyć trudny, niesprecyzowany. Antresoli to już wiemy, pomiar wykonujemy z dokładnością centymetra, mierzymy z dokładnością tak naprawdę powinniśmy milimetra do centymetra, pole powierzchni z 1/100 podajemy wartość. Pamiętam jak w Krakowie musiałem bronić jednego geodetę, który bidak jeden, no w tym roku, założył firmę i pierwsze dostał zlecenie za paręset złotych pomiar mieszkania. I tak trafił, że rozbieżność między jego pomiarem a pomiarem ze strony dewelopera, bo ten geodeta był ze strony kupującego, rozbieżność była jakaś tam 2–3 setne metra. I do sądu sprawa trafiła. Absurdy. Ja wykazałem, że jest to zgodnie z dokładnościami normy, bo jeżeli mierzymy z dokładnością do centymetra, to zliczając obwód ścian i robiąc 5 mm, długość wszystkich ścian wychodzi na przykład 40 metrów, 5 mm jako błąd, taki pasek, taki prostokąt, to widać mniej więcej, jaki jest błąd do popełnienia w danym lokalu. No, jedna i druga strona jest coraz bardziej wymagająca. To są takie podstawowe zasady. Te przejścia drzwiowe są dosyć trudne, ponieważ raz miałem przejście drzwiowe, które miało ponad 20 metrów kwadratowych. W budynku biurowym, który był przerobiony z pałacu, z dużego pałacu, tam były wrota, tam koń z karetą wjeżdżał wiele lat temu, a dzisiaj to jest są łuk, są stare zawiasy, kawałki drzwi, tak? No i to było przejście drzwiowe. I mimo, że to jest przejście drzwiowe, ja dałem, że to jest powierzchnia użytkowa, bo wyroki NSA idą, że to jest typowa już wtedy powierzchnia użytkowa, widać, że tam są biurka, kanapy, miejsca na spotkania i tak dalej. W nowym budownictwie, w nowych mieszkaniach, takim najlepiej, kiedy są spełnione 2 kryteria. Pierwsze, że w pozwoleniu na budowę mamy pokój i na przykład przedpokój, albo pokój i osobno kuchnia. I drugie, że mamy nadproża. Nadproża. To, bo ktoś mi powie, czy jak mamy 1,5 metra przejście drzwiowe, to jest przejście drzwiowe, czy nie? A może 1,80 m, może 1,90 m? Nikt mi nie odpowiedział. Nikt, ani Ministerstwo Infrastruktury, Budownictwa, ani jakiś tam geodeta, główny geodeta kraju, ani jakiś wojewódzki geodeta. No nikt. Każdy, że nie interesuje go, to nie wie, o co chodzi. Więc przejścia drzwiowe nie są w Polsce zdefiniowane. Wnęki w ścianach też nie są w Polsce tak naprawdę zdefiniowane. I jeżeli mówimy o 2 podejściach do liczenia powierzchni do celu sprzedaży, no to logiczne są 2 podejścia. Jedni deweloperzy, już jest ich coraz więcej, chce pieniądze za powierzchnię użytkową, do której chcieli, no robią, wliczają powierzchnię pościankami działowymi, a drudzy, którzy tego nie robią. Więc pierwsze, mieszkanie ze ścianami. Tak po Bożemu. Mieszkanie na korzyść kupującego. Nie chcę mówić na korzyść, po prostu według mnie zgodnie z literą prawa. I tutaj wtedy byśmy mieli, to jest ten sam rzut lokalu, co wtedy były te czerwone drzwi. Jest to rzeczywisty jakiś tam lokal pomierzony właśnie do jednej rozprawy sądowej. I zobaczcie, proszę zobaczyć, że jest wymiarowane każde pomieszczenie, jest powierzchnia każdego pomieszczenia, odliczone słupy, kanały, wentylacja, tu jakieś szachty, nie szachty, przejścia na balkon, wnęki okienne. Tak, to wszystko jest odliczone od powierzchni użytkowej. Tutaj nie było nadproża i daliśmy kreskę, czyli to zostało włączone, bo nie ma nadproża, gdzie indziej wszędzie były nadproża.
I tak, tak powinno być. A teraz, kiedy wykreślimy każdą powierzchnię, każdą, damy jedną powierzchnię, naprawdę jest to ciężko skontrolować i wiecie Państwo, 0,0 nic, procenta idzie z pozwem do sądu, 0,0 nic. Podejście drugie, mieszkanie bez ścian. Znaczy, ja teraz powiem, że można tak robić, tylko trzeba umieć. Bo można tak robić, można, tylko nie można nazwać coś, co jest powierzchnią użytkową, nie można tam dołożyć powierzchni pod ścianami, pod oknami, pod szaktami, pod kolumnami, nie można. Więc można sprzedać tak zwaną powierzchnię otwartą, gdzie właśnie jest taka opinia z Polskiego Związku Firm Deweloperskich, nie trudno wejść w jej posiadanie. Klienci nam przynoszą, analizujemy, coś tam czytamy, coś tam tłumaczymy. Odbyłem trochę spotkań z notariuszami i się pytałem, czy wy w ogóle analizujecie, czy jest pisana powierzchnia użytkowa, sprzedaży, całkowita, w ogóle bierzecie pod uwagę? Nie, my nie chcemy nic na ten temat wiedzieć. Jest dokument, wpisujemy, arrivederci. Nic. Naprawdę, to było dużo spotkań z notariuszami, czasami są na sali, biorę ich na spytkę, coś tam chcę pogadać, nic nie wiedzą i nie chcą wiedzieć i się bronią. I bardzo mądrze, bo by nie mogli tych aktów podpisywać. Oni chcą podpis i hej, z dokumentów, jest powierzchnia jaka, taka, dobra. Tak? I wszystko. Więc notariusze się bronią przed tym, absolutnie mają powierzchnię i koniec. Ten tymnikarz, czy jest użytkowa, całkowita, sprzedaży, netto, brutto, tara, czy w ogóle ich to nie interesuje. W ogóle. Tylko mieszkanie bez ścian powoduje pewne komplikacje na rynku pozostałych, na polu pozostałych urzędów. I właśnie jakie są te problemy? Pierwsze to jest podatek od nieruchomości. Absolutnie ustawa o podatkach opłatach lokalnych, jako ustawa autonomiczna, nie odwołująca się do żadnych norm, przepisów innych, jeżeli ustawa nie mówi wprost, że się odwołuje, to tutaj musimy podać powierzchnie rzeczywiste, czyli jest w ustawie o podatkach opłatach lokalnych napisane, że mierzymy w świetle ścian. Czyli od ściany do ściany, od ściany do ściany, od ściany do ściany. Czyli pierwsza rzecz, jeżeli deweloper sprzedaje powierzchnię otwartą, to musi zrobić drugą metryczkę albo właściciel, nie wiem, zarządca, nie wiem kto, w jakim momencie, musi do Wydziału Budżetowo-Księgowego zgłosić inną powierzchnię do podatku. Zobaczcie już jaki pierwszy absurd. Pytanie, która będzie powierzchnia w akcie notarialnym, bo już niektórzy robią coś takiego, że dają powierzchnię użytkową i powierzchnię sprzedaży, i powierzchnię całkowitą, powierzchnię umowną, która idzie jakby do aktu notarialnego. Tu też jest problem. I kolejna rzecz to jest ewidencja lokali. Tak, w Warszawie na Sandomierskiej jest Urząd Geodezji, który zakłada karty lokali, czyli wpisuje powierzchnię każdego z mieszkania z osobna. I tam na pewno musi być wpisana powierzchnia użytkowa. Rozporządzenie w sprawie EGIP mówi, że to ma być powierzchnia użytkowa, podaje normę ISO 97 jako obowiązującą. Czyli znowu, w akcie notarialnym inna powierzchnia versus tym, co będzie w geodezji, versus tym, co będzie w podatku od nieruchomości, to jaka powierzchnia pójdzie do ksiąg? No ta, co jest z EGIP-u. Czyli płacimy za inną, a w każdym dokumencie mamy inną. No to w ogóle dziwne jest dla mnie, tak? To jest naprawdę bardzo, bardzo dziwne. No i pytanie jest takie, to jest naprawdę tyle tych teraz problemów, że jeżeli ktoś gdzieś zrobi błąd i część lokali pójdzie na powierzchnię ze ściankami, część bez, część notariusz pomyli, część... No bo nagle w akcie notarialnym zamiast mieć jedną powierzchnię mieszkania, to macie kilka i pomyli się ułamek, pomylona zostanie suma do ułamka wspólnotowego, wiecie, no, to co, będziemy to odkręcać, będziemy notariusza brali i tak dalej. Oczywiście takie rzeczy odkręcaliśmy w tym roku czy w poprzednim dla jednego z aktorów. Tu już była taka pomyłka, że kupił mieszkanie 150 metrów, a mieszkanie miało 200 metrów. To już takie pomyłki. On chciał być po prostu uczciwy, chciał płacić większy czynsz. No wiecie, aktor nie chce być posądzony za zdzierstwo. No naprawdę długo czasu, zgoda wszystkich właścicieli na nieruchomości musi nastąpić. Wszystkich, albo ponad 50 i przez sąd, tak? Więc to są trudne rzeczy, tamten zarządca nieruchomości chodził, wychodził, powiedzmy, podpisy i było o tyle łatwiej. Więc jeżeli chcemy sprzedawać powierzchnię otwarte, tak to nazwijmy, powierzchnie wewnętrzne, bo fachowo w ISO byśmy to nazwali powierzchnie wewnętrzne, chcemy kasę za powierzchnie wewnętrzne, to zdefiniujmy, że jest to powierzchnia sprzedaży liczona od powierzchni wewnętrznej, a nie od powierzchni użytkowej. Bo tutaj absolutnie polegniemy. Wyrok sądu przeciwko deweloperowi Asbał z Wrocławia, największy chyba deweloper wtedy na południu Polski, bankructwo totalne. Zostali zmiażdżeni przez sąd.